Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Lecz Jezus im odpowiedział, czemu mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? Święty Łukasz Ewangelii przypomina nam wydarzenie poszukiwania Jezusa przez Maryję i Józefa. A gdy Go odnajdują, pojawia się dialog pełen pytań, które właściwie wprowadzają spokój. Są znakiem głębokiej więzi łączącej Jezusa z rodzicami. Pytanie stawia Maryja, dzieli się bólem swojego czystego serca. Ona uczy nas nie zamykać się w sobie, gdy jesteśmy zawiedzeni zachowaniem naszych bliźnich. Stawia proste pytanie, dlaczego? A przez to rozbraja napięcie, łagodzi nieporozumienie. Pytanie pojawia się też w ustach Jezusa. On jakby chciał naprowadzić Maryję, Józefa na właściwą drogę, że nic tu nie dzieje się bez Bożego planu. My również możemy Bogu stawiać pytania, licząc na odpowiedź, która na pewno przyjdzie. Panie Jezu, niech moja modlitwa będzie rozmową, stawianiem pytań. Mów do mnie w słowach Pisma Świętego, odpowiadaj na moje pytania. Nie pozwól, bym obrósł w pychę, sądząc, że Ciebie znam, że dużo o Tobie wiem. Patron dnia dzisiejszego, święty Stanisław Kostka, nowicjusz jezuicki, tak zdecydowany w pójściu za Jezusem, młodzieniec, bezkompromisowy człowiek, jasny w swoim sercu, był we wszystkim dla Pana. Pomaga nam trwać w powołaniu, nie rezygnować zbyt szybko z szukania Boga. Pomaga być zdecydowanym w szukaniu i odnajdywaniu Boga, Jego dróg dla mojego życia. Maryjo, pokorna Matko Jezusowa, pomagaj nam, szukaj nas, wskazuj drogę, wskazuj w różańcu na Jezusa, byśmy nie zgubili się w naszym życiu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.